Cześć, z tej strony Marta i Paula, czyli podcast Brzmi chamsko. Będziemy rozmawiać dzisiaj o hobby i o pasjach w dorosłym życiu, ale też może o takich niezrealizowanych pasjach z dzieciństwa, które robiłyśmy albo chciałyśmy kontynuować, a z różnych przyczyn nie mogłyśmy. Czy masz taką, jakąś taką, chciałabym powiedzieć zadrę sercu, ale chyba to za bardzo. Czy masz takie coś, co chciałaś robić w dzieciństwie, ale nie mogłaś? Ja miałam ten komfort, że jak chciałam spróbować czegoś nowego, to moi rodzice starali się zawsze mi to umożliwić. Takich pasji, które zaczynałam i gdzieś tam porzucałam, to była gra na pianinie, jeździectwo. Chyba też miałam jakiś czas z jakimś, nie pamiętam, czy to było malowanie, czy to było lepienie jakichś tam figurek, tam plastelina, modelina i tak dalej. Te rzeczy porzucałam jakby z własnej woli, że to przestawało sprawiać mi radość, a stawało się jakimś takim przykrym obowiązkiem, powiedzmy. To bardziej w ten deseń. Czyli jakby miałaś możliwości realizowania różnych rzeczy, próbowania, tak? Szukania tego, co ci sprawia przyjemność. No to właśnie ja nie miałam takich możliwości i nawet jeżeli coś zaczynałam, to nie mogłam kontynuować, no bo kwestia finansowa nie pozwalała. Jeżeli już coś próbowałam robić, to były to raczej takie zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, darmowe. Pamiętam, że chodziłam chyba w podstawówce, to było na takie zajęcia chyba z technika, tam było jakieś wyszywania, uczenia, nie wiem, szydełkowania, coś tam na drutach, takie bardzo, wiesz, manualne rzeczy i to znaczy, sprawiało mi przyjemność, ja chyba po prostu lubię takie pierdoły, ale takie rzeczywiście, żeby coś próbować i móc sobie tak właśnie, jak mówisz, próbować szukać czegoś, to nie miałam tej możliwości. Pamiętam, że kiedyś poszłam na zajęcia takie, chyba nazywało się otwierające, na taniec. No to były jedyne zajęcia, które mogłam iść, bo były darmowe i spytałam, że o, fajnie było, ale no niestety stałam potem, wiesz, rzeczywistość, jeb, nie możesz. Więc jakby nie miałam takiej możliwości. Tańcem, w sumie z tańcem byłam chyba na dwóch zajęciach, ale to jest totalnie nie dla mnie i mimo, że poczucie rytmu mam, ale żeby to poczucie rytmu, jeśli gra na instrumentach, to spoko, czy tam teraz rozwijam się w śpiewaniu, ale jeśli połączenie tego poczucia rytmu jeszcze z ruszaniem ciałem, to totalnie nie łączy. Nie. Te wszystkie zumby czy inne takie taneczne rzeczy, to też totalnie nie, bo wszyscy idą w jedną stronę, a w drugą i tak, odpada. Właśnie tak, to masz rację, powiem, że ja też byłam na jakichś zajęciach w dorosłym życiu. A to było coś, wiesz, na siłowni jakieś takie z muzyką, że właśnie, wiesz, te stepy, nie stepy. To wiesz, tu patrzę prawo, moja lewą zaczynam w ogóle. I wiesz, nie umiałam tego. To powiem, to się wyrobi, że niby potem się człowiek jakoś łączy tą, wiesz, ta ruch z głową, to wszystko razem daje efekt. Takim moim jakąś taką pasją, może nie tyle pasją, ale coś, co chciałam zawsze, zazdrościłam dziewczynką wtedy, to był balet. Jakby, nie wiem, balet to jest chyba taka moja, nie wiem, niespełniona w ogóle. niespełnione moje hobby, które bym chciała. Nie wiem, czy bym była gotowa w dorosłym życiu na takie, wiesz, zabawy w to. Rozglądałam się za zajęciami nawet, ale no, nie wiem. Patrząc z perspektywy teraz, żałuję trochę, że nie zainteresowałam się gimnastyką artystyczną. Nie pod takim kątem, żeby jeździć na jakieś zawody i rywalizować, tylko bardziej ze względu na sprawność fizyczną i takie przywiązanie się, nauczenie się ćwiczenia i ruszania, no bo teraz w tym wieku już podstarzałym, no to ćwiczenie jest jednak ciężkie, to jest wyzwanie już. Trudniej. Tak. Tak, bo właśnie byśmy miały, bo się cało samo i mnie dotyczy, gdyby się miało ten właśnie nawyk od małego, że tu się masz, tu się ćwiczysz, że właśnie masz jakąś taką dyscyplinę i regularność, no to bo to oczywiste, że ty masz w tygodniu jakieś tam treningów, a teraz wiesz, właśnie jest to, tak mówiłyśmy przy odcinku o czytaniu, że tak trudno znaleźć to pół godziny, żeby odpalić, wywinąć maty, cokolwiek ze sobą zrobić. Wystarczy nie skrolować tego właśnie Instagrama. I proszę bardzo, pół godziny czytania, pół godziny ćwiczenia, masz godzinę wolną od Instagrama i już i problem rozwiązany. Ale jeśli chodzi o to, że chciałabym ćwiczyć,
to na przykład w szkole miałam zwolnienia z WF-u, bo nie znoszę takich sportów zespołowych z kolei. Koszykówki, siatkówki, jeszcze jak dramat. Leci mi piłka prosto w twarz, to ja nie jestem w stanie myśleć o niczym innym, tylko po prostu uciekam. Tak, ale właśnie a propos sportów takich zespołowych i w szkole, to ja też nienawidziłam. Jak sobie pytam o tym, że była siatkówka i trzeba było serwować. Tak. To moja piłka nigdy nie dolatywała do siatki. Ja musiałam, ja byłam tą osobą, była moja kolej, też przeszło to, że ja musiałam zerwać piłkę. Chyba musiałam 10 razy zerwać, żeby ona przeleciała przez tą siatkę. Ja nie byłam, miałam siły, żeby ją walnąć, bo mnie tak piekła ręka. No nie byłam w stanie jej walnąć, żeby ona przeleciała przez siatkę, nie? Pomijając to, że totalnie jestem, nie lubię takich zabaw z piłką. Też tą osobą batronika, żeby nie do mnie, tylko nie do mnie, tylko nie na mnie, nie na mnie. Mhm. A nie miałam zwolnień, nie miałam zwolnień z WF-u, ale raczej nie byłam tą osobą, która była jakoś bardzo zaangażowana. Jedynie te tematy, jak ty mówisz, takie bardziej gimnastyczne. Mhm. Jakieś właśnie skoki, jakieś rozciągania, to jest też dla mnie bardziej. Te tematy to tak. A czy masz jakieś takie hobby, które zaczęłaś w dzieciństwie, czy właśnie w dzieciństwie cię interesowało i teraz jako dorosła osoba się tym zainteresowałaś albo do tego wróciłaś? Totalnie nie. Nie kojarzę nic takiego ze swoich młodzieńczych lat za bardzo, żeby było coś takiego naprawdę, że byłam, wiesz, zaangażowana, że gdzieś tam chodziłam. Naprawdę poza tym czytaniem, które jakby się zawsze gdzieś tam przejawia, to nic takiego nie miałam. No ja bym nawet nie próbowałam, no bo tak jakby nie mogłam, nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żebym chodziła na takie zajęcia dodatkowe, więc dla mnie to nawet nie było sensu, żeby, wiesz, zaczynać cokolwiek. Więc jakby to nie. Zresztą spróbowałam bardziej chyba manualnie, że trochę pisałam gdzieś tam, wiesz, w zeszycie jakieś opowieści, wiersze. To ten klimat, albo przerabiałam sobie ciuchy, to też jedynie tak. Albo jakieś właśnie robienie jakichś bardzo właśnie takich bardziej kreatywnych rzeczy. I wycinanie, wiesz, z gazet, zrobienie sobie jakichś kolaży, wyklejanek, takie klimaty. To jest u mnie. I to tak czasem zdarza mi się robić w życiu teraz dorosłym, że robić sobie jakieś tam, zdobić sobie gdzieś tam strony i sobie właśnie wyklejanki, wycinanki robić z gazet. Bo to jest taki moment, kiedy, wiesz, możesz się włączyć, nie? I możesz się skupić na tym po prostu, wiesz, żeby dobrać sobie kolory i tak dalej. Ja próbowałam wracać do jazdy konnej, ale... Nie lubię koni. Generalnie, no właśnie, ja lubię, ale konie mnie nie lubią. A ja nie lubię koni w ogóle, totalnie nie rozumiem fenomenu czy zwierząt. No one są takie, no, specjalne i może dlatego, że ja nie traktuję ich w taki sposób, to mnie nie lubią, więc odpuściłam sobie już ten temat. Właśnie do śpiewania wróciłam. Próbuję wrócić do tych manualnych rozrywek, no ale tutaj mam problem ze zmotywowaniem się, żeby zacząć to robić. No może do tego. Mówią, że motywacja to bzdura, a że tak naprawdę jeżeli ktoś czeka na motywację, to nigdy nic nie zrobi, bo ona nigdy nie przyjdzie. No to jest mój ból. No tak. To właśnie coś czytałam ostatnio a propos właśnie ruszenia z ćwiczeniami, że jakby nie czekaj, aż będziesz miał motywację do ćwiczeń, tylko się po to przebierz, nie myśl i to zrób, bo na nigdy tak. Nie przyjdzie po prostu, nigdy jakby nie. Tak, jest takie powiedzenie właśnie, które no jest zabawne, ale jednak chyba ma coś w sobie, że po prostu się przebierz, zacznij ćwiczyć, tak. Zanim twój mózg powie ci, że nie warto. Tak, dokładnie, to właśnie to jest to, żebyśmy w każdych działaniach, które byśmy coś chciały robić, to żeby nie czekać, aż ten moment przyjdzie i poczuć to natchnienie, że to jest teraz, tylko żeby to zrobić. I to, z czym ja teraz walczę, coś, do czego bym chciała wrócić, to jest pisanie. Bo to jest coś, czego nie robię już, myślę, że dobry rok, tak w ogóle totalnie nic. I to jest chyba coś, czego mi brakuje, bo poza tym, że to będzie sobie, wiesz, jakieś tam moje luźne myśli notuję w kalendarzu, to jest tyle. Nie wiem, mam taką jakąś barierę przed otworzeniem po prostu dokumentu i przelania mi myśli, czy nawet powrotem do blogowania, tak, do tworzenia postów, do pisania. I to jest coś, czego mi brakuje, chociaż o dziwo zawsze łatwiej mi swoje myśli przelewać jakby na papier, powiedzmy, pisząc, niż je wyrażając słownie. Jakby w sensie mówiąc, bo te słowa są pisane. Mówiąc, tak? Wolę napisać niż powiedzieć, jest mi o wiele łatwiej. Tak, mam tak samo. Właśnie. To jest chyba coś, czego mi brakuje i jeżeli bym miała sobie postawić cel na ten rok, to chyba właśnie jest pisanie, powrót do pisania. Takiego naprawdę pisania. Odnośnie pisania to Miga mi gdzieś tam, bo obserwuję na Instagramie twórczynię internetową, która robi wyzwanie 400 słów dziennie, że nieważne czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy masz tak zwaną wenę, czy nie, to że siadasz i piszesz 400 słów dziennie, nawet jeśli to nie będzie na temat, który chciałaś napisać, tylko po prostu, żeby
wyćwiczyć mózg tak jak jakiś mięsień do używania i żeby codziennie przynajmniej właśnie taki nawykownik. Do wyrobienia nawyku właśnie powiedzieć pisania, no nie wiem. Ja też mam wrażenie, że jak otworzę, wiesz, dokument i zacznę pisać, to będzie bez sensu, to będzie gówno. I to mnie chyba paraliżuje gdzieś tam, wiesz, że nie wiem, bo po prostu bym chciała, żeby to wszystko było takie, wiesz, super. Mm-hmm. Bo znowu ja mam problem taki, że ja mam bardzo dużo myśli na raz w głowie i zdarza mi się, że coś piszę, to zdarza mi się, że po prostu połykam gdzieś tam słowa. Kluczowe słowa najczęściej, nie? I potem myślę, o co mi chodziło? Przecież jakby tu nie ma sensu to zdanie. No często mi się zdarza, że ja gdzieś tam połykam końcówki właśnie gdzieś tam, bo jakby za szybko chcę przelać, to mam się kotuje pod kopułą. No potem zapomnę, o czym myślałam. I to jest chyba taka mój problem. Tak, tak, to właśnie jak sobie robiłam notatki do jakichś wpisów blogowych, to też pisałam jakieś tam hasła albo jakieś kilka zdań i później po jakimś czasie do nich wracałam i też totalnie nie wiedziałam, o co mi chodziło, jaki miałam z czymś problem, żeby to wysłowić i dokończyć wtedy, więc rozumiem. Taka presja, nie? Że musi być wszystko doskonale. Tak. Jako przetworzenie teraz wpisów blogowych, to mnie chyba wkurza to pisanie pod to SEO, nie? Tam ci pokazuje zielone, czerwone, pomarańczowe te znaczki. I to mnie frustruje. Ja totalnie nie jestem fanką tego, jakby w sensie prywatnie dla siebie pisania, a nie mówię tam, wiesz, zawodowo, ale prywatnie, no to ja nie lubię pisać pod SEO, jakby. A z drugiej strony, jak ma coś do ciebie trafić na tego bloga, no to jak ma trafić, skoro jakby Google mu nie podpowie tego wpisu, bo nie ma sensu w ogóle z niczym, nie? Pasji z dzieciństwa, jak powiedziałaś, nie za bardzo miałaś możliwość realizowania tego, co chciałaś. I czy są jakieś rzeczy, które zaczęłaś robić totalnie inne, jak byłaś już dorosła? Właśnie teraz zaczęłam się zastanawiać, czy ja coś takiego robię. Właśnie chyba u mnie jest to, że ja wciąż szukam czegoś takiego, co rzeczywiście będzie mnie grzało. Bo jedynie co możemy ująć za pasję, jeżeli mamy jakieś coś, co robię, bo lubię, to jest właśnie było tworzenie bloga, tak naprawdę, tej całej, wiesz, otoczki związanej. To było chyba coś, co zaczęłam robić w życiu dorosłym, co sprawiało mi przyjemność. Więc co chyba mogłabym to podciągnąć pod pasję. A inne rzeczy, które gdzieś tam mi migają w internecie, które może bym chciała, zacząć w tym balet, co zmiewałyśmy. I czy właśnie, nie wiem, pole dance taki, wiesz, słynny, to też mnie tak trochę kusi. Gdzieś patrzyłam jogę, że może właśnie bym na jogę coś tam sobie uderzyła. Teraz, kiedy ja bym pracuję jak normalny człowiek, to mogłabym sobie południami gdzieś tam, wiesz, wskoczyć. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest, wiesz, coś, co chcę na pewno. Bo chyba no boję się tego, że wiesz, że coś zacznę i stwierdzę, że to jednak nie jest to. I że wiesz, będę znowu coś zaczynać, znowu próbować, znowu szukać i za każdym razem to nie będzie to. Że zmarnuję kupę czasu, żeby znaleźć coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność. To chyba mnie tak powstrzymuje, mam taką barierę. Mhm. Rozumiem, co masz na myśli, bo ja bardzo długo zajęło mi odczarowanie takiego właśnie pozwolenia sobie na próbowanie. No właśnie. Bo zawsze słyszałam, jak zaczynałam jakieś hobby i po jakimś czasie stwierdzałam, że no już mi się nie chce. Jest takie... Słomiany zapał. Słomiany zapał, właśnie. Że mam słomiany zapał, no a jakby to nie chodzi o to, no nie poświęcę całego swojego życia, mając 7 lat, na jakieś tam robienie czegoś, no bo jeszcze nie wiem, czy ja chcę to robić cały czas. Jasne, są rodzice, którzy decydują za dzieci i później... Smutne. Tak, to jest straszne. I ten słomiany zapał, to przez długi, długi czas to mnie po prostu bolało, no bo każdy powinien mieć prawo do szukania właśnie czegoś, co go interesuje. Tak jak mówisz, ta joga. Dopóki nie pójdziesz, się nie dowiesz. A ty ćwiczyłam, wiesz, tam w domu sobie z YouTube'em i stwierdziłam, ja lubię takie zajęcia, wiesz, wyciszające, rozciągające, tak dalej, to mi sprawia przyjemność, tylko właśnie, wiesz, jakby nie wiem, chyba taki strach właśnie przed tym, że pójdę i ja stwierdzę, że to jest to. Bo wiesz, o tym jeszcze pomyślałam i myślę, że idąc na takie zajęcia, to muszę mieć dobrego nauczyciela. Jak mam złego nauczyciela, to nawet jeżeli by ci to podobało, to ty się już zrażasz i już nie chcesz próbować szukać jakby tych samych zajęć u kogoś innego, tak. Nie? Bo wiesz, że to będziesz gówno, od razu skreślasz. Tak, właśnie ja miałam takie szczęście, że jak zaczęłam przygodę z jogą, też traktuję to totalnie lajtowo, chodzę raz w miesiącu albo nawet rzadziej, ale może dlatego robię to z przyjemnością, że po tym czasie już sobie myślę, o, pójdę znowu na jogę, nie? I to jest coś, co sprawia mi radość i przyjemność, ale tak jak powiedziałaś, rzeczywiście
dużo zależy od nauczyciela. To znowu się równa systematyczność, żeby nie odpuszczać, żeby to motywację do jeżdżenia. Też tak wspomniałaś o poszukiwaniu siebie, wiesz, w tych jakby tych próbowaniu tych różnych pasji. To jest też takie odkrywanie, nie? Że ty się wsłuchujesz w siebie, już teraz jako dorosła kobieta, i sama decydujesz o tym, na co chcesz iść, na co nie chcesz, chcesz to kontynuować, czy nie chcesz. I to właśnie mi się równa to odkrywanie, nie? Że słuchasz siebie, poznajesz, patrzysz, co lubisz i wybierasz, jakby co jest dla ciebie dobre. Są też hobby, które chciałabym, żeby stały się moją pracą. Idąc tym tropem rozumowania, że jeśli robisz coś, co lubisz, to nigdy nie pracujesz, bla, bla, bla. Nie lubię tego. Nie lubię, natomiast gdybym pracowała grając w gry komputerowe, to myślę, że to byłaby jedyna rzecz, którą mogłabym robić, będąca zgodna właśnie z tym powiedzeniem. Ja gram w każdej możliwej chwili, jak nie mam innych planów, to gram właśnie w gry komputerowe. Też wkręciłam się ostatnio w takie sesje RPGowe, no i to już jest takie, że słownie jakby grasz, więc też jest super. I myślę, że jeśli miałabym wskazać taką jedną pasję, którą mogłabym robić do końca życia, to właśnie to granie na komputerze. Natomiast odkryłam to też już, no tak powiedzmy, na granicy dorosłości, bo miałam 17 lat. Trochę jestem w tyle, no bo te osoby jakby grające to mają te wszystkie Mario. No ja w to nie grałam, bo moi rodzice wspierali bardziej właśnie czytanie, a nie granie na komputerze. Granie to jest to. Ale sobie myślę, że granie to jakby ma tak... Wokół grania jest bardzo takich dużo negatywnych wydźwięków, nie? O, granie, co to znaczy, co to robisz w ogóle ze swoim życiem, tylko grasz w tym komputerze, żyjesz wirtualnie, zaczniesz żyć w rzeczywistości, nie? Jakby ja grałam, pamiętam, chyba młodsza to grałam, taka gra jest Heroes, coś tam, 7 chyba, to moja ulubiona, to ja bardzo lubiłam w tę grę. No i klasycznie Simsy, no i jakby spoko. Teraz właśnie wróciłam do grania w Simsy i uważam, że w graniu nie ma nic złego. Ja nie rozumiem, czemu ludzie się oburzają. W sensie, czemu tak bardzo, wiesz, nie wiem, czemu ludzie wokół robią tego szumu. Przecież to jest rozrywka jak każda inna. Tak. I ja bym coś lepszego, wiesz, w oglądaniu telewizji lub seriali niż w graniu. Dlaczego to jest niby lepsze, a to jest gorsze? No, jest tak, jak mówisz, że właśnie ja też nie widzę totalnie, dlaczego granie ma być gorsze, na przykład od czytania książki. Na przykład. Jak czytasz, to też nie jesteś w świecie realnym, tylko sobie wyobrażasz tak, różne dokładnie. Rzeczy. Dla mnie to jest moment, kiedy mogę pokierować swoim życiem tak, jakbym chciała. Wiesz, chodzi? Mogę mieć takie życie, jakbym chciała, nie? Jakby nie mogę mieć, nie wiem, tutaj domu na chwilę obecną, a tam sobie mogę zrobić taki dom, jaki bym chciała i z ogródkiem. No i tak. Wpisz tak. sobie kot na kasę, a w życiu nie wpiszę kot na kasę. No nie wpiszesz, nie. Wpisz kurwa zapierdzielać, nie? Tak, a z kolei w Simsach bez kodu na kasę to miesiąc pracujesz na drzwi. No, ale wiesz co? Bo ja mam takie różne rozgrywki. Mam rozgrywkę, że lecę na kodach. Taka mam sobie wywalona chata, jestem bogata. A mam takie rozgrywki, że wracam się do takiego domu, wiesz, który jest tam ma po prostu... Łóżko i lodówka. No to sama, nie? I rzeczywiście sobie tak pomału dorabiam się, nie? Okay. Że mam to, wiesz, mam tam 3000 milionów po zakupie domu, bo on kosztuje 17, mam 20 tysięcy na początek chyba. Dom kosztuje 17, zostaje 3000, nie? Rachunki 800, nie? I ledwo koniec końcem, nie? Czyli tak realnie. Realnie sobie czasem tak robię. Zauważyłam, że jak chcesz żyć tak, żeby spełnić wszystkie potrzeby tego Sima, to musisz zapierdalać. Tam musisz robić. Rozmawiać z ludźmi, no żeby on był szczęśliwy. Straszny problem. Musisz pracować, musisz spać, musisz... I jeśli to przełożyć, że życie prawdziwe ma wyglądać tak jak w Simsach, to ja nie ale powiem ci, jest to myślę chyba jedynie przenieść Simsów do życia prawdziwego, że ona pracuje, ten Sim albo Simka,
I oni mają pracę i mają awans. Co mamy zrobić? Jeśli mam mieć czwarty poziom logiki, coś tam zrobić tam i ileś tam godzin, no to ja bym to chciała wiedzieć w życiu swoim, nie? Mhm. Marta, słuchaj, jak osiągniesz to, to, tamto, masz awans. A ty mówisz, zajebiście, spinasz, ty robisz to, masz tam, wiesz, to chodzisz do tej zielonej kreski, sukces i awans, nie? No tak, tak. To byłoby łatwiej, w sensie, wiesz. Wiedziałabyś, co masz robić, nie wiem, że masz przeczytać jakąś tam książkę o czymś tam, masz robić jakiś tam kurs, rurs, coś tam, robisz to, masz awans, hello, dziękuję, do widzenia i kolejny stopień, nie? I kolejny, a co na następny awans? A to, a dobra, nie, to lecisz. Ja zapierdałam 24 na dobę. I jeszcze raz, powtórka, to chyba to bym mogła przenieść do życia, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby awansować. Kiedy ty mówiłaś o tym, że grasz teraz, że odkrywasz nowo śpiewanie i że ogólnie bardzo mocno, wydaje mi się, poszukujesz jakiejś takiej pasji dla siebie, która będzie dla ciebie taka, wiesz, topowa, to ja bym chciała powiedzieć, że właściwie nie mam nic takiego, poza właśnie tym pisaniem, które gdzieś mi tam z tyłu ciąży, to przyszło mi do głowy, że przecież ja jakby jestem zaangażowana społecznie. Powiem, że mocno, bo to byłoby nad wyraz, ale rzeczywiście zaangażowałam się społecznie, jakby organizuję u siebie to wietrzenie szaf, żeby te ubrania, żeby dać drugie życie odzieży, żeby właśnie bardziej promować to takie działanie z odzieżą, żeby dawać im drugie życie, żeby właśnie mówić, żeby nie kupować, a wymieniać. Chyba to wynika też z tego, że bardzo dużo śledzę takich kont prospołecznych, jakichś proekologicznych i to chyba, wiesz, wchodzi we mnie po prostu za bardzo. I jeżeli bym miała coś zacząć na nowo albo coś spróbować, to chyba bym chciała wyjść z tą taką działalnością prospołeczną chyba bardziej. Teraz właśnie mam zamiar dowiedzieć się, jak wygląda proces dostania się do Komisji Budżetu Obywatelskiego, który potem to analizujesz, przekazujesz dalej, bo mignęło mi, że rusza i że jest nabór właśnie. I właśnie muszę dowiedzieć się jakby, bo tam mogą być, wiadomo, że tam różne organizacje plus mieszkańcy mogą oddolnie się zgłosić, więc muszę zobaczyć, jak to wygląda i jak wygląda, wiesz, w kiedy to godzinach jest w ogóle, nie? Czy jakby nie będzie mi to kolidować z pracą za bardzo. To chyba bym chciała tak bardziej prospołecznie chyba działać jeszcze. Często jest też takie poczucie, że trzeba mieć hobby, trzeba mieć jakieś zainteresowanie i jak nie masz nic takiego swojego, to tak dziwnie jakoś i też trochę jest taki nacisk. Kolejna presja, nie? Żeby mieć taka właśnie presja. Uważam, że warto mieć coś takiego tylko swojego, co się robi w wolnym czasie. No bo to zawsze jest jakoś rozwijające, czy cokolwiek daje. Natomiast jestem przeciwna właśnie tworzeniu takiej presji, że trzeba mieć i że najlepiej, żeby to było coś takiego inteligentnego, wow, ambitnego, no bo wiadomo, że granie w gry to co to jest, nie? No właśnie. I jak ty na to patrzysz? Ja w ogóle bardzo popieram jakby ten cały ruch nic nie robienie, bo właśnie uważam, że nie musimy robić nic, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, bo tak naprawdę ja bardzo długo właśnie nie robiłam nic jakby poza pracą i studiowaniem. Zanim właśnie zaczęłam prowadzić vloga, zaczęłam tworzyć, teraz właśnie znowu mam ten swój taki ten prospołeczny ruch, no to też jakby są momenty, kiedy dojrzewasz i być może te osoby, które jakby nie robią nic poza pracą swoją, nie robią nic, bo jakby albo już nie znaleźli nic takiego, co by ich grzało, albo właśnie poszukują, albo po prostu nie chcą, bo nie czują takiej potrzeby, wolą nie robić po prostu nic. Może po prostu nie mają przestrzeni w głowie. Bo też, no, nam też łatwo mówić, bo mamy, wiesz, pracę z poniedziałku do piątku, 8-16, weekendy masz wolne, popołudnia mamy wolne. A są osoby, które rzeczywiście bardzo ciężko pracują i jedyny dla nich możliwością rozwoju jest dla nich odpoczynek, więc oni jakby idą w to po prostu, nie mają już energii, żeby robić coś ekstra, albo finansów. To jakby też często tak, się wiąże. Bo tak jak powiedziałaś, no my mamy przestrzeń, mamy możliwość. Jeśli ktoś ma większe problemy, czy w ogóle problemy, które zaprzątają mu czy jej głowę, no to rzeczywiście taka osoba jakby nie będzie angażować się w żadne działalności, ani rozwijać swojego hobby, bo ma inne sprawy po prostu na głowie, więc nie można patrzeć na hobby tak, że robisz to, bo to lubisz, ale robisz to zawsze. Bo też jak miałam jakieś tam problemy, czy miałam epizody depresyjne, to niekoniecznie mi się nawet chciało grać, niekoniecznie chciało mi się czytać. W ogóle spędzałam całe dnie leżąc praktycznie i wkładając jakby minimum wysiłków w to, co miałam zrobić na przykład w pracy.
Więc to też trzeba wziąć na to poprawkę. No i też takie próbowanie, poszukiwanie swojego zajęcia. No to jeżeli idziemy na jakieś zajęcia właśnie płatne, to też po prostu pożera jakiś budżet. No też nie każdy ma ten budżet, żeby móc go tak przepalać sobie na poszukiwanie jakieś tam, wiesz, odkrywanie siebie na nowo, nie? Bo to też ta kwestia, że nie każdy ma tą przestrzeń finansową. Więc ja naprawdę popieram bardzo nic nie robienie. Jakby ja lubię to. Lubię nic nie robić. Lubię moment chyba tak, kiedy mam taką wolną przestrzeń w głowie. Bo też kiedy właśnie wiem, że nic nie muszę, totalnie nic, to wtedy mam jakieś mam... Nie, głowa mi lepiej pracuje. Mam więcej pomysłów, jakoś tak, wiesz, bardziej kreatywnie jakoś mi się coś tam uruchamia wtedy, kiedy, wiesz, siedzisz i nic nie robisz i ty po prostu patrzysz w jakiś punkt, to nagle, wiesz, ja tak mam, że mi się łączą jakieś kropki w głowie i wtedy co mi się dzieje. Przebłysk geniuszu. Tak. A ten geniusz nigdy nie wypłynął z daleko, ale rzeczywiście coś tam mi, wiesz, przychodzi do głowy, kiedy mam taki reset totalny. No i też tak naprawdę w takim zabieganym życiu, no, potrzebne są takie właśnie resety. Żebyśmy właśnie nie musieli nic robić, żebyśmy nie mieli poczucia, że musimy czytać książki, żebyśmy mieli poczucia, że mamy w tym tygodniu dwa razy jakieś tam zajęcia dodatkowe, że mamy coś tam jeszcze, żebyśmy się nie czuli przytłoczeni w tym codziennym życiu. Tak jak mówisz, pasja powinna i hobby powinno być przyjemnością, a nie obowiązkiem, bo kiedy staje się obowiązkiem, to już nie jest nasz wolny wybór, żeby to robić. Staje się ciężarem i robimy to, bo nam żal czasu, który poświęciliśmy na to dane hobby, tak naprawdę. To wiąże się właśnie z tym słomianym zapałem trochę, że no trzeba jednak się oduczyć tego, że jeśli angażujemy w coś dużo czasu, tak samo jeśli są związki długoletnie, a coś się nie klei, to ludzie się zamiast rozstać się trzymają. Tak, to się trzymają bez sensu, bo tyle czasu poświęcili, no jakby... Ale nie myślą o tym, ile czasu stracą tą osobą, tak. Nie? Że też już potem nie idą w tę stronę, tylko patrzą, co im minęło, a nie o tym, co będą mieli. Tak. Z hobby i z pasjami jest podobnie, że okej, 5 lat zajmowałaś się tym, ale... Kolejne 5 możesz robić coś innego i angażować swoje siły, swoją energię w to, co rzeczywiście cię interesuje, a nie do czego już się zmuszasz. Bo masz prawo zmienić zdanie. Tak. O tym też będziemy mówić w którymś kolejnym odcinku. Tak jest. Jak myślę, co wyniknęło z naszej dzisiejszej rozmowy, to nasuwa mi się myśl, że nigdy nie jest za późno, aby znaleźć coś, co będzie nas kręcić. Że powinniśmy sobie dać przestrzeń na poznawanie siebie i właśnie też przestrzeń na tą zmianę zdania, bo to też nie jest nic złego. Próbowanie nowych rzeczy może zaprowadzić nas w różne miejsca i sprawdzając, co nas interesuje, nawet jeśli zaczynasz robić coś, co na początku cię nie kręci, może się okazać, że to właśnie jest to. I możesz dzięki temu znaleźć totalnie w innym miejscu w swoim życiu. Nie bójmy się próbowania, nie bójmy się rezygnacji z próbowania i szukajmy tego, co nas cieszy. Dokładnie tak, ale to wiadomo, że jeszcze nie jest koniec. Teraz czas na podcastowy klub książki. Para pam pam pam. Książka, którą dzisiaj polecam, to jest Metro 2033 i... To się wiąże z moim hobby, czyli z graniem, ponieważ na podstawie tej książki, w zasadzie to jest seria książek, bo jest też Metro 2034 i 35, powstały gry komputerowe. O tej książce dowiedziałam się od znajomego, który właśnie w te gry grał, no i polecił mi też książki i właśnie tutaj, o ile w Wiedźmina najpierw grałam, później czytałam, tak tutaj najpierw przeczytałam książki, a później zdecydowałam, że okej, to sobie też pogram. Seria książek opowiada o życiu społeczności w Moskwie ileś lat po zbombardowaniu jądrowym. Mhm. Więc to jest taka postapokaliptyczna trochę powieść, bardzo w klimacie jednej z moich ulubionych serii gier, czyli Fallout. I tutaj obserwujemy życie chłopaka, który próbuje się odnaleźć w tym funkcjonowaniu społeczeństwa, czy szczątków społeczeństwa tak naprawdę, które zostało zmuszone do przeniesienia się do
tuneli moskiewskiego metra. Nie zdradzając za bardzo, jak to tam się dalej potoczyło, no ta książka nie jest za bardzo optymistyczna. Pokazuje, że układ społeczeństwa, które funkcjonuje, tak naprawdę jest ułożony przez kilka naprawdę wpływowych osób, które sterują tym wszystkim, jak wygląda to dalej. I osoby, które są na samym końcu tego łańcucha, czyli właśnie tak jak bohater, tak naprawdę może nawet nie mają za bardzo możliwości dokonania wyboru, czego oczekują, co będą robić w ogóle w swoim życiu. No i obserwujemy tutaj właśnie taką podróż od chęci zrobienia czegoś bohaterskiego, a kończy się na uderzeniu w twarz przez rzeczywistość. I mimo, że to nie jest pocieszająca książka, bardzo dobrze się ją czyta. Jest taka trochę momentami irytująca, że jak tak można, ale polecam, bo naprawdę to jest dobra lektura na przykład zaczęcie przygody z czytaniem. Kojarzy mi się taka w klimacie trochę blackoutu, trochę taki właśnie, że wiesz, koniec świata, klimat taki trochę smutny, szary. Trochę tak, natomiast o ile w Blackout to było tak, że od momentu odcięcia tego prądu postępowały te zmiany w społeczeństwie, to tak tutaj to już ileś tam czasu trwało, więc wchodzimy jakby już w tą rzeczywistość, w której bohaterowie tej książki dosyć długo funkcjonują. Ciekawe. Z tego, co nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tam już nawet niektóre dzieci się rodziły w tym metrze i nie znały innego życia na powierzchni. Okay. Więc to naprawdę dosyć długo trwało. Ciekawe. Bardzo mnie to teraz zaintrygowało. Bardzo mnie to zaintrygowało, ci powiem. Ja mam trochę weselszą stronę do polecenia książek. Nazywa się ona Życie Violet, Valerine Perrin jest autorką. Opowiada ta książka o właśnie Violet, która jakby poprzez jej różne sytuacje życiowe znalazła się na cmentarzu, została dozorczynią cmentarną. I tak naprawdę ten cmentarz ją uratował, bo ona miała bardzo trudne życie wcześniej i ten cmentarz był dla niej takim właśnie jakby nowym początkiem, odrodzeniem się, gdzie totalnie się cmentarz przecież nie kojarzy z odrodzeniem. Tu jest pokazane właśnie o tym, że o takiej sile kobiety, o takim samozaparciu, o poszukiwaniu siebie na nowo, trochę o pogodzeniu się ze swoim losem, ale tak nie do końca, też takim poszukiwaniu szczęścia. I co mi się podobało w tej książce, to, że tam jest kilku bohaterów i że oni się przenikają i że to się, że ona właśnie nie jest płaska taka powierzchowna, tylko jest bardzo głęboka ta powieść i się czyta bardzo dobrze. Także jesteś zainteresowana, co się wydarzy z tą Violet, co się wydarzy z innymi bohaterami. I też ona się dzieje w różnych czasach, bo mamy tą rzeczywistość, co się wydarzyło i też jakby co doprowadziło do tego, że ona jest w tym punkcie, w którym jest teraz. Więc jakby możemy też historię jej poznać. Chyba jedynie, co mnie wkurzało, a czy nie wkurzało, tylko jakby nie do końca mogłam to ogarnąć, że ta książka jest jakby napisana w bardzo współczesnych czasach. 2017 rok mi się wydaje, tam jest jakby co się dzieje, ta cała historia. Ale w ogóle jakby dialogi i same opisy totalnie w ogóle nie pasowały mi do współczesności. Ja miałam wrażenie, że ta książka powinna być osadzona w innym czasie, wiesz, jakim takim właśnie XIX wieku, nie współcześnie. Że w ogóle mi się nie łączyło. Jak gdzieś tam czytałam, to sobie się, no tak, przecież to się dzieje teraz. Dziwne, nie? I ja tam mówię, że tam coś o telefonach na przykład, nie? A mówię, co? Telefony? I nagle potem w głowie, aha, no tak, no przecież to się dzieje teraz. W ogóle mi nie pasowało ani ona, ani bohaterka, ani cała historia w ogóle, wiesz, wokół tego, że to się dzieje teraz. Więc jeżeli tutaj ktoś lubi takie pokrzepiające, bym powiedziała, historie, że pomimo tego, że życie cię kopie w dupę, to możesz jednak je skończyć całkiem miło, to jest taka właśnie książka. Bardzo taka pokrzepiająca. I na dzisiaj to jest tyle. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze zapraszamy Was do subskrybowania, do lajkowania, komentowania, do obserwowania na Instagramie, TikToku, chyba na Spotify można wrzucić też, do obserwowania, do zajrzenia do opisów, bo tam zawsze mamy więcej informacji. I dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.